To teraz jeszcze się pomódlcie za mnie, żebym Pan Bóg otworzył to słowo. Słowo dla mnie i dla was. Potrzebuję Jego Ducha, aby mnie poprowadził. O tak, przyjdź Duchu Święty i namaść moje usta, moje serce, mojego ducha, moje ręce. Przyjdź i działaj tak, jak chcesz. Pokonaj we mnie wszelkie opory, lęki, niepokoje i daj, abym rzeczywiście dał się poprowadzić Tobie. Dał Ci swoje usta, abym dał Ci swoje ręce, abym dał Ci swoje serce. Amen. O, no to możecie spocząć teraz chwilę. Jak widzicie tutaj nasze rekolekcje, tak to sobie, tak je sobie nazwałem, od razu przed, jakby zakładając cel, nie? Bo to nie może być tak, że przyjeżdżamy i nie wiemy po co, nie? No to jest najgorsze, co można robić, to wiedzieć, że chce się coś robić, robi się coś, tylko się nie wie po co, nie? To, że tutaj jesteście, no jest w konkretnym celu. Jesteśmy tutaj, aby później ewangelizować, nie? Co więcej, nawet już dziś, w czasie tego spotkania ewangelizować. To jest cel. To jest taki też cel, który no od razu nas wyprowadza z takiego świętego spokoju, którym wielu z nas lubi żyć, nie? Tak wszystko mieć już poukładane, tak wszystko tak wiedzieć, po jakim drodze chodzi, po jakim gruncie, to... Ale to jest najgorszy stan z możliwych, jak ktoś już się tak przyzwyczaił i myśli, że to tak ma być, nie? I taki sobie stawiam cel, żeby was z tego świętego spokoju wyprowadzić, nie? Że i jak ktoś chce trwać w świętym spokoju, to może jeszcze wyjechać. To jeszcze się prawie nie zaczęły rekolekcje. Ale to może dlatego, że mi Bóg tak tą moją drogę życia prowadzi, że zostałem napełniony Duchem Świętym nie wtedy, kiedy grzecznie na seminarium siedziałem w ławce i słuchałem, rozważałem to, co inni powiedzą i co tam przeżywając te kolejne wprowadzenie i tak dalej, aż tam ktoś włoży swoje ręce na mnie i tak dalej. No ze mną tak nie było może. Tylko zaczęło się od posługi, a nie od, że ktoś służył mnie. Potem wiele razy oczywiście, ale na początku ja zacząłem od posługi, nie? Mój współbrat mnie wziął po prostu i powiedział, no cóż, jak jesteś księdzem, to chodź się pomódl nad ludźmi, bo jest akurat modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to było we Wrocławiu,
w 1994 roku. I no to cóż, no, nie miałem, on był starszy ode mnie, no i to nie miałem co dyskutować, tylko musiałem iść, nie? I właśnie w takiej kaplicy jak tutaj, to była kaplica sióstr, odbyło się to seminarium, no i wziął mnie, no i to modlimy się o napełnienie Duchem Świętym, tam każdy coś tam prosił, no i w pewnym momencie taka starsza kobieta poprosiła o dar języków, nie? I tej modlitwy, no ja się, no i modlimy się tam, modlimy, tylko że zamiast kobiety to ja zacząłem mówić i śpiewać językami, nie? I wtedy potem moi współbracia się śmiali, że Duch Święty jakby wylądował nie na tym lotnisku, na którym miał, nie? I no i tak się to zaczęło, no. To był oczywiście początek mojej drogi kapłańskiej i od razu też całe szczęście, no, początek też takiej też charyzmatycznej trochę drogi. Dlatego uważam, że taki święty spokój nie sprzyja otworzeniu się na Ducha Świętego, bo Duch Święty zawsze coś musi zamieszać, coś musi zburzyć, coś musi gdzieś tam poruszyć. On jest taki jak wiatr, nie? Więc trzeba go szukać właśnie w czymś dynamicznym, a nie w czymś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I pewnie dlatego na tych rekolekcjach trzeba, żeby nas także poruszył z tych miejsc, w których dzisiaj jesteśmy. A myślę, że ewangelizacja, na którą mamy się otwierać, jest świetną rzeczą, żeby rzeczywiście zacząć chodzić po wodzie, a nie taplać się po mieliźnie. Nie? Zaczniemy od słowa, bo zawsze trzeba zaczynać od słowa. W czasie naszej Eucharystii dzisiaj nie będzie tego słowa, które jest w liturgii, dlatego, ale żeby go nie stracić, to go przeczytam teraz, tę Ewangelię. A potem będzie takie dzisiaj akurat wybrane na te rekolekcje, akurat to słowo, które zostało rozeznane przez nas. A teraz, bo Bóg mówi w liturgii, więc ta Ewangelia jest dzisiaj do uszu całego Kościoła, więc i do nas. Jest całkiem dobra na ten początek. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To Jezus te słowa wypowiada do uczniów, czyli do tych, którzy już poszli za Nim. I często się wydaje ludziom będącym zaangażowanym w życie Kościoła, nie? Księżom, zakonnikom, ludziom ze wspólnot, że nie potrzebują już nawrócenia, nie? Bo przecież to już,
z niejednego pieca jedli i chleb, i już wszystko wiedzą, jak to ma być. Przecież i tak pięć razy tyle się, zwłaszcza tu w Odnowie, się modlicie niż przeciętny Kowalski. No to z czego jeszcze więcej od nas trzeba wymagać? Nie? Wielu z was posługuje charyzmatami. Do Biblii często zaglądacie. Na mszy prawie codziennie większość z was. I więc co tu jeszcze? Ale gdybyśmy się na tym zatrzymali, no to byśmy byli jak ci faryzeusze i uczony w piśmie, przekonani o własnej sprawiedliwości, nie? Że nam już nic do szczęścia nie potrzeba. Nie? Że my nie potrzebujemy nawrócenia. Nie? To inni potrzebują, no bo oni są źli, oni tam robią różne rzeczy, które się włos jeży, nie? To niech się nawracają, nie? I często jest tak, że na rekolekcje się przyjeżdżamy, to także jest u nas i u księży, i u zakonników, to też, nie? To nas też dotyczy, ja mówię też do siebie, że no, na rekolekcje, no to jeszcze, żeby się tam może coś dowiedzieć, zwłaszcza jak jakieś znane nazwisko, no to pojedziemy, no bo może coś nam jeszcze nowego się usłyszy, nie? Czego się jeszcze nie słyszało. Nie? Całe szczęście jestem nieznany, to wam odpada przynajmniej, nie? Żeście tu nie przyjechali na kogoś znanego, tylko w ciemno. No, także i macie jeden plus. I czasem też jest tak, że niektórzy to tak powtarzają, nie? Jedziemy doładować akumulatory, bo te akumulatory się tak wyczerpały, no i teraz je trzeba gdzieś tam wtyknąć, nie? Nic głupszego, jak ten taki utarty slogan. Jakie akumulatory, co? To jakąś energię, nie wiem, skąd, z księżyca? I jakby człowiek nie jedzie i nie chce nic sobie zmienić, tylko chce coś doładować, czyli żeby tak jak teraz, byle jak żyje, żeby żył dalej byle jak, tylko miał na to siłę. No to mniej więcej jest taki argument, nie? Panie Boże, pobłogosław moje byle jakie życie, nie? No. Żebym potrafił je dalej tak byle jak prowadzić, jak dotychczas, nie? No, to jest mniej więcej. O, na rekolekcje, na takie tam rekolekcje albo inne spędy charyzmatyczne, no to jeszcze inni jeżdżą, no to tak może się położę, nie, no, tak spocznę, wiecie, tak fajnie, niektórzy to tak lubią się, zwłaszcza kobiety, tak hurtem legać, nie, jak przyjdzie modlitwa, nie. Tylko wiecie, jak święty Paweł się wyłożył pod Damaszkiem, to się potem nawrócił, nie? Już dalej się nie przewracał, nie? No. Czyli jak cię Pan Bóg przewróci, to się nawróć, a nie, żebyś się potem znowu przewracała i znowu, i znowu, i znowu. No to po co się przewracasz, nie? Szaweł się przewrócił i się nawrócił, no i potem się już nie przewracał. No i na tym to właśnie polega. Owszem, to jest fajne, nie? Że Bóg daje takie doświadczenie, nawet takie szybciej uzdrawia, nie? Doświadczenie miłości i tak dalej, ale to jest, jeżeli to jest autentyczne, to rzeczywiście człowiek się nawraca, nie? A nie, że potem dalej szuka jako nienawrócony, żeby coś tam, jakiś następny cukierek spadł z nieba, nie? Na rekolekcję przyjeżdżamy, aby prosić Boga, by nas nawrócił. Z tym całym przekonaniem, że nasza sprawiedliwość jest właśnie taka, jak faryzeuszy i uczonych w piśmie. A więc ja według tego, co mówi dzisiaj Jezus, do królestwa się nie dostaniemy, jak tak to wygląda. Nie? Ale jeżeli to człowiek uzna, że właśnie jest
tak, że tak chce, taka jest jego sprawiedliwość, no to może przyjść miłosierdzie. I to jest właśnie ta większa sprawiedliwość. I taka sprawiedliwość Boża, która otwiera niebo. To jest właśnie miłosierdzie. To jest większa sprawiedliwość. Nie? Bóg daje coś więcej niż wyrównuje rachunki. Czy komuś, jak ktoś dobrze żyje, to mu da błogosławieństwo, jak ktoś źle żyje, to go do piekła, nie? No to jest sprawiedliwość, nie? A Bóg chce okazać wszystkim miłosierdzie, zarówno tym, którzy uchodzą za sprawiedliwych, jak i tych, którzy uchodzą za grzeszników, nie? I potępionych, nie? Wszystkim, bo to jest Boża sprawiedliwość. Ale ten, który uważa się za sprawiedliwego, musi się nawrócić, czyli uznać się za grzesznika, za tego, który potrzebuje nawrócenia i wtedy też doświadczy miłosierdzia. Czyli tej większej sprawiedliwości Bożej. I chcesz właśnie przyjąć Bożą sprawiedliwość, no to przede wszystkim dzisiaj nie sądź swojego brata. Nie? To jest coś. Sądzimy, bo uważamy się za lepszych od innych. Nie? I to we wspólnotach zawsze jest, nawet najdoskonalszych. Chociaż od nowa w Duchu Świętym mam przynajmniej wałeckie doświadczenie, no i tak tego w innych wspólnotach spotkałem więcej osądzania i w języków, to i tak ich chwalę za to, nie? Że tylko trochę jest tego obgadywania innych. A przynajmniej ja nie słyszę. Ale to jest, to dlatego tak się dzieje, że człowiek ciągle uważa się za sprawiedliwego. Nawet jak tak nie mówi, to tak robi. Jeżeli nosisz w sobie nieprzebaczenie do brata, czy do siostry, czy do kogoś, to wtedy również zamykasz się na łaskę miłosierdzia. Zamykasz się na tą Bożą sprawiedliwość, która jest miłosierdziem. Dlatego dobrze, jeżeli gdzieś noszę nieprzebaczenie w sercu do brata, to lepiej jest nawet w czasie konsekracji wyjść z kościoła, iść się pojednać i wrócić, nie? Niż udawać pobożnego i mieć z tego, nie? I w sercu mieć gniew i złość na swojego brata. Nie? Lepiej. I to by było bardziej według Ewangelii, nie? Nawet w czasie konsekracji wyjść, nie? Pojednać się z bratem i wrócić dopiero, bo Pan Bóg wtedy przyjmuje dar. Nie? Bo Jezus nazywa właśnie to niepojednanie, to gniewanie się na brata, to mówienie o nim źle, nazywa zabójstwem, czyli zabijaniem swojego brata. To tak. I dlatego zabójca nie odziedziczy życia wiecznego, nie? Dlatego potrzeba nam tej większej sprawiedliwości, Bożego miłosierdzia, bo ono nas otwiera także na miłosierdzie do braci. I bardzo tego potrzebujemy. I Bóg chce nas wprowadzić w to nawrócenie, nie? Bo On niczego bardziej nie pragnie, jak okazać nam swoje miłosierdzie. Nie? Niczego bardziej Bóg nie pragnie, jak wylać swoje miłosierdzie. I żebyś się nawrócił i żebyś wszedł do Królestwa. To jest pragnienie Bożego serca względem ciebie. Ale nie może tego zrobić, dopóki twoja sprawiedliwość jest jak faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Może trudno będzie się nam oderwać właśnie od tego takiego zapatrzenia, przywiązania do siebie, nie?
takiego patrzenia, że ja jestem gdzieś w jakimś lepszym miejscu niż mój brat, nie? Który gdzieś tam grzeszy i jest pogubiony i tak dalej. Może być, że mi trudno tak moje myślenie przestawić, żebym go przestał osądzać. Nie? Święty Franciszek, mój założyciel, mówił, że gdyby Pan mi nie dał łaski, to bym był gorszy niż ten zbrodniarz, który siedzi teraz w więzieniu. Tak mówił do braci. Gdyby mnie, Franciszkowi, nie dał Bóg łaski, to bym był gorszy niż ten zbrodniarz, który siedzi w więzieniu. A dlatego jesteś w innym miejscu, dlatego że ci Pan dał, okazał miłosierdzie, dał ci łaskę. Nie? Ale nie masz prawa osądzać brata. Nie? I możesz nie mieć do tego siły, żeby zmienić to swoje myślenie, żeby się z tego odwrócić, dlatego będziemy wołać Ducha Świętego. Bo tak naprawdę nie siłą, nie mocą naszą jesteśmy w stanie zmienić nasze myślenie, które jest owocem grzechu pierworodnego. Nie? Tam właśnie, bo Kain po grzechu pierworodnym już Adama i Ewy i potem zabił swojego brata. Nie? I Duch Święty jest w stanie to odwrócić, nie? Dać nam siłę do kochania. I dlatego będziemy go wzywać. Już dzisiaj startujemy jakby od górnego C, nie? Tych rekolekcji. Nie czekamy, że aż tam się rozhulamy poprzez całe rekolekcje i dopiero sobie w niedzielę będziemy wołać do Ducha Świętego. Już dzisiaj, nie? Bo wiemy, że nawet nie wystartujemy w tych rekolekcjach, jeżeli nie otrzymamy Ducha Świętego i nie otrzymamy tej siły do kochania, do okazywania miłosierdzia, tak jak Bóg nam miłosierdzie okazuje. W tej dalszej części właśnie rekolekcji jeszcze będziemy mówić, że musi się otworzyć, jak otworzyć się na tą ewangelizację. No właśnie, że to pojednanie z bratem jest jednym z elementów. Także to wyjście z takiego egoistycznego zamknięcia serca, to wszystko Bóg nas z tego musi wyprowadzić. Nawet musimy pokochać nieprzyjaciela swojego, bo wtedy jesteśmy gotowi dopiero iść i ewangelizować, no bo... A to może dać nam tylko Duch Święty, którego będziemy wzywać, wołać w każdym momencie tych naszych rekolekcji. I wiem, że Bóg ma ogromnie dużo łaski dla was, dla każdego na tych rekolekcjach i chce ją wylać całymi strumieniami. To jest naprawdę bogaty w miłosierdzie. Potrzebuję tylko, żebyś mu uchylił troszeczkę swojego serca. Amen.